Od 20 kwietnia plac targowy przy ulicy Solidarności w Sędziszowie Małopolskim jest otwarty dla kupujących i sprzedających pod pewnymi warunkami. Taką informację przekazał mieszkańcom burmistrz Sędziszowa Małopolskiego podczas krótkiego briefingu prasowego. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na krótkim briefingu prasowym, podczas którego chciałbym wspólnie z Panem Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji poinformować, iż odpowiadając na apel mieszkańców, radnych Rady Miejskiej, odpowiadając na apel ministra rolnictwa, jak również w związku z tym, że od 20, czyli od poniedziałku 20 kwietnia rząd zliberalizował obostrzenia dotyczące niektórych aspektów życia społecznego, chcielibyśmy poinformować Państwa, że udostępniamy od poniedziałku od godziny 6 do 17 będzie czynny plac targowy dla sprzedających i kupujących. Z tym, że tutaj wprowadzamy ograniczenia, sprzedawać będzie można wyłącznie produkty żywnościowe, produkty rolne, jak również sadzonki kwiatów, warzyw i owoców. Jak już wspominałem, plac targowy będzie udostępniony od godziny 6 do godziny 17. Powierzchnia wybrukowana tego placu targowego to jest ponad 5 tysięcy metrów kwadratowych. Myśmy założyli takie obostrzenie, że będziemy wpuszczać tyle osób, tak żeby na jedną osobę przypadało 30 metrów kwadratowych. Mówimy tu i o sprzedających, i o kupujących, więc w jednym czasie, w jednym miejscu będzie mogło być maksymalnie obecnych w jednym czasie na tym placu targowym 150 osób. Jak już wspominałem, administrowaniem tego placu, czyli pilnowaniem, zabezpieczaniem tego będzie się zajmował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dlatego też za chwileczkę oddam głos panu dyrektorowi, żeby przekazał, jakie będą jeszcze dodatkowe wymagania dotyczące wchodzenia czy sprzedawania tychże produktów. Mamy nadzieję, że ta informacja ucieszy i tych, którzy tymi produktami handlują, jak również konsumentów, ponieważ będą mogli w sposób tutaj taki przestrzenny, bo to jest duża powierzchnia, te produkty żywnościowe czy sadzonki również nabywać. Oczywiście my ten plac udostępniamy, natomiast nie gwarantujemy, że ci sprzedawcy się już od poniedziałku pojawią. Mam nadzieję, że ta informacja dotrze poprzez media, jak również informację telefoniczną, bo w tej chwili pracownicy MOSiR-u obdzwaniają tych handlujących, którzy tutaj na stale w piątki przyjeżdżają, że będzie również taka możliwość. W tej chwili chciałbym poprosić pana dyrektora Marka Antosza, żeby jeszcze dodatkowych informacji Państwu udzielił. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak pan burmistrz wspomniał, od 20 kwietnia otwieramy targowisko Mój Rynek w Sędziszowie Małopolskim. Abyście Państwo mogli skorzystać z oferty targowiska w tym szczególnym, ciężkim czasie dla nas, zarówno klienci, jak i handlujący powinni posiadać rękawiczki ochronne, maseczkę zasłaniającą twarz oraz usta. Ponadto pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim będą czuwali nad bezpiecznym przebiegiem tego handlu. Będzie otwarta jedna brama, przy której pracownicy będą posiadali płyn dezynfekujący w celu odkażania rąk i uniknięcia tych zakażeń.